Witam hodowców, jestem Karol Hodowca. W dzisiejszym odcinku pokażę tutaj trochę młodych gołębi pocztowych. Od razu powiem, że będą to młode od 8 par. Tak, zaczynamy tu od góry. Znajduje się tutaj jeden młody. Narobiony wokół gniazda ma, no ale to nie sprzątam, dopiero jak już te młode odrosną, już je przerzucę do drugiego przedziału, to wtedy tu im wysprzątam te wszystkie cele. No, i tu jest taki właśnie pstry, wyszedł nakrapiany, o, zaoprączkowany. Także taki młody, drugie jego było puste. Tu jest dwa młode. No, widzę, wypadł jeden z miski. Też, jak mówię, nie sprzątam, dopiero wszystko będzie sprzątnięte. O, ostrość. Wszystko będzie sprzątnięte, dopiero jak już te młode urosną i je rozdzielę. Tutaj młody jest jeden czerwony, drugi jest, będzie lekko nakrapiany, pstry chyba. Tak, tamten z tyłu jest czerwony. No tu niestety oba młode padły, po prostu nie wiem od czego. Nakarmione wszystko, nie, musiała chyba para więc zejść w nocy z nich, bo były rano zimne, a nakarmione były, więc no niestety. Tu też jest jeden, jak widzicie, narobił naokoło, no ale nic. Tu jest nakrapiany pstry. Wszystko już jest poobrączkowane ogólnie. 10 sztuk już wszystko zaobrączkowałem. Tu jest po parze białych. Bardzo dobrze para odchowuje. Są dwa. Mniej więcej równo rosną. Ten ciut mniejszy, ale naprawdę niewiele. Czysto białe wyszły. O, zobaczcie. Ten też tu nakarmiony jest, także cieszę się bardzo. Ogólnie prawie wszystkie mają po jednym młodym. Także 10 obrączek poszło, 10 mi jeszcze zostało, bo kupiłem sobie 20, także na moje potrzeby mi wystarczy. Tu jest czerwony młody, bardzo fajny taki wyjdzie. Nietypowy czerwony, bo tu siwego ma i czerwonego, także jeden to szybko rośnie. Tu są dwa, ten jeden jest trochę mniejszy, ale też bardzo super nakarmiony. O, widzicie, jakie wolę. Ej, ty na mnie uciekaj tu, cwaniaku. Niebieski i ten niebieski będzie, a ten też tak nie widać do końca. Możliwe, że też niebieski, także cieszę się. Na dole ten młody jest najstarszy ogólnie. Też jeden, były dwa, a drugi też padł. Po prostu nie wiem, co się stało. Nie wiem, czy to był jakby jakiś pomór, czy te słabsze padły. Po prostu parę dni temu miałem tak właśnie, że nie wiem, albo przeziębiły te młode. Tam dwa mi padły, tu jeden i jeszcze tam od jednej pary jeden, także cztery mi padły i to już takie sporkie, no nie? Także, o, pokaż się tu. Jak, o kurde, ucieka mi tu. Mały wariacie. O, jaki zadzior. O! A ojciec taki nie jest, ani matka. A ty taki cwaniak. Dobra. Ja go tutaj wkładam. No więc 10 młodych, no to ten niebieski. To niebieskich będzie, ja wiem, z 3 chyba, z tego co widziałem. Nakrapiane, czerwone, nakrapiane pstry. No jak mówię, tutaj gołębniczek będzie sprzątany już jak te młode się odchowają. O, tu gołąbki cały czas dostają. Tu im daję różne rzeczy, muszę im jeszcze tylko karmy kupić, bo już mi się kończy. Więc może jutro bym skoczył po karmę. Tu ogólnie im przynoszę w takich doniczkach takie kłęby trawy, no nie takie, no. Widzicie, wszystko zjadły. Wiecie, zawsze tam trochę tej ziemi pojedzą, o, jak obstrzygły trawę. I tą trawę też fajnie zjadają, także o, tu zresztą został też taki kłak, widzę. Nie wiem, jak one to wyrzucają z tych doniczek. Ale niech se jedzą, no wiecie, nie wychodzą to. Ale po drugim rzucie już je wszystkie wypuszczę i no zobaczymy, ile zostanie. Telefony mają wszystkie. Także no. Pewnie część się oblata, część wróci tam do domu, no to jest z powrotem tu przywiozę, no nie. Ale to najpierw ten rzut niech odchowają. No, ten rzut niech odchowają, potem drugi i będziemy puszczać towarzystwo. Tak, i dzisiaj paskudny dzień, też pogoda nie rozpieszcza, no nie. Pada taka chlupa i te gołębie też takie dzisiaj. Takie jak ta pogoda. No ale im się nie dziwię, szczerze mówiąc. Naprawdę paskudnie jest na dworze.
Także tutaj tak to wygląda u tych gołębi. Mówię, pokażę te młode, za tydzień pokażę indyki, jak urosły. I pokażę nasadzone kaczki, bo jedną nasadzoną na kaczych jajkach to widzieliście, a drugą nasadziłem na gęsich, także za tydzień taka tematyka, no. Zostawcie łapkę w górę, żeby się dobrze młode chowały. No i widzimy się za tydzień w piątek. Cześć.